Tym, co wyróżnia nowe mieszkanie w budynku typu willa, jest bardzo duży ogród i ustawne pokoje. Powierzchnia parterowego, trzypokojowego mieszkania wynosi ponad 62 metry kwadratowe. Na takim metrażu wygodnie może zamieszkać 3- lub 4-osobowa rodzina. Część dzienną tworzy słoneczny salon z aneksem kuchennym i jadalnią. Łącznie to niemal 30 metrów kwadratowych otwartej przestrzeni. Wrażenie przestronności wzmacniają duże okna z wystawą na dwie strony świata. Zarówno z salonu, jak i z obydwu sypialni można wyjść do ogrodu o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych. To wyjątkowo duży metraż jak na willowy typ zabudowy. Równie ważnym miejscem w mieszkaniu jest wygodny aneks kuchenny, dobrze doświetlony własnym oknem. W specjalnej wnęce można pomieścić lodówkę i część zabudowy, zyskując dodatkowe miejsce. Funkcjonalnie można też urządzić jadalnię z miejscem na rodzinny stół. Przechodzimy do części prywatnej, którą od salonu oddziela korytarz. To praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu rodzice oglądający film w salonie nie będą przeszkadzać dzieciom uczącym się we własnym pokoju. W pierwszej sypialni o powierzchni ponad 10 metrów kwadratowych uwagę zwraca duże okno do ziemi z wyjściem na ogród. Znaczną część garderoby pomieści duża szafa na korytarzu. Wnęka pod zabudowę jest przygotowana. Ostatni pokój o powierzchni ponad 7 metrów kwadratowych sprawdzi się jako pokój ucznia lub domowe biuro. Z pokoju również można wyjść bezpośrednio do ogrodu. Oprócz tego w części prywatnej znajduje się łazienka z miejscem na wannę i pralkę. Kolejną wnękę na pojemną szafę zaprojektowano w korytarzu. Dla komfortu domowników mieszkanie wyposażono w wideodomofon. Mieszkanie posiada przynależną komórkę lokatorską znajdującą się przed wejściem do budynku. Można tu zostawić m.in. rowery, które przydadzą się podczas rodzinnych wycieczek. Pobliski park krajobrazowy Puszcza Zielonka to idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Obok zielonej okolicy przyszli mieszkańcy docenią miejscową stację kolejową, skąd szynobusem w 20 minut można dotrzeć do centrum Poznania.